wszyscy kochający rodzice chcą, aby ich dziecko było szczęśliwe. I o tym właśnie porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem. Czy to, że wyznaczamy naszemu dziecku granice, musi wiązać się z karami cielesnymi? Czy bezstresowe wychowanie jest dobre dla naszych dzieci? Czy prawidłowo je rozwija? Pan Marcin Byks jest... Naszym kolejnym gościem. Naszym kolejnym gościem, tak. Ma nas doświadczenie, ponieważ pracował w Poznańskim Domu Dziecka oraz w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży. Mamy nadzieję, że rozwieje nasze wątpliwości o tym, jak karać dzieci i jak sprawić, żeby nie wyzwalała się w nich agresja, której nie chcemy. No właśnie, Pani Marcinie, jak to jest z tym wychowywaniem, bezstresowym wychowaniem? Jaka jest ta definicja tego bezstresowego wychowania? No bo bezstresowe wychowanie to zawsze potocznie mówiąc, dzieciom wszystko wolno, na wszystko możemy im pozwalać. Czy taka jest prawda? Zero granic, zero wymagań. Tak, mniej więcej tak to wygląda faktycznie. Teraz pytanie, czy jest to droga właściwa, bo po to się spotkaliśmy, żeby na to pytanie odpowiedzieć. No właśnie, czy jest to droga właściwa wobec tego? Znaczy tak, ja myślę, że ze wszystkim można przesadzić, tak? Można przesadzić faktycznie z brakiem zasad, brakiem reguł, ale można też przesadzić drugą stronę, czyli może tych reguł być za dużo. No trzeba znaleźć taki wspólny, taki złoty środek, tak? Taki balans, tak, optymalną wartość, tak? I na pewno absolutnie odradzałbym bezstresowe kompletnie wychowanie, bo wiem, czym to się kończy, tak? To bardzo, bardzo... No właśnie, jakie są tego skutki wychowywania bezstresowego? Dziecko nam wchodzi na głowę, na wszystko mu pozwalamy. I wtedy, jeśli to my, rodzic, poprosimy o coś dziecko, to jest zazwyczaj odmowa, bo jemu się nie chce wtedy, także przecież nie musi się godzić, prawda? Niestawianie jakichś granic powoduje, że nie mamy autorytetu i myślę, że to jest najgorszy problem, tak? Z takimi dziećmi, które w sposób bezstresowy są wychowywane. A od kiedy zaczynać wprowadzanie takich granic i zasad dla dziecka? Każde dziecko inaczej się rozwija, tak? To może być... No, różny wiek tak naprawdę. Ja myślę, że tutaj nie można tak generalizować, że pierwszy rok życia czy drugi rok życia to jest ten wiek. Każde dziecko jest inne. Myślę, że... Nie odpowiem na to pytanie tak dokładnie, że to pierwszy rok życia, ale myślę, że moment, kiedy dziecko zaczyna... Rozwijać się, tak. I chodzi przede wszystkim o te lata najmłodsze, tak? Bo to wtedy powinniśmy już zacząć działać. Ja a nie, że przypomina nam się to dopiero jak dziecko kończy 18 lat i no, gdzieś tu popełniłem błąd. Słusznie, jak najbardziej. Ja myślę, że od samego początku możemy zacząć. Oczywiście te wymagania muszą być dostosowane do wieku i to jest jakby kluczowy tutaj problem, tak? Żeby te zasady, granice były wszystkie jakby... adekwatne po prostu. A kim powinien być rodzic dla dziecka? No rodzic przede wszystkim powinien być osobą, która jest przy dziecku, tak? Która dziecku jakby zaspokaja dziecka potrzeby bliskości, kontaktu. No ale też musi pamiętać ten rodzic, że nie na tym tylko wychowanie polega. Faktycznie, jak tutaj wspominamy o tych zasadach, rodzic też musi być osobą, która te granice pokazuje, tak? Więc tutaj jest jakby dwojaka rola rodzica. Po pierwsze oczywiście serce, ale po drugie też rozum i uczenie dziecka, gdzie są granice i na co sobie może pozwolić. Bo dziecko wychodzi z domu do ludzi, tak? Więc tak jak w domu funkcjonuje, tak będzie funkcjonować wśród ludzi. Więc zaczynamy w domu już tak naprawdę. A czy można powiedzieć, że rodzic jest też nauczycielem? Bo jeśli sobie pomyślę, że właśnie w szkołach to nauczyciele też gdzieś tam są autorytetem dla tych wszystkich dzieci, tak w tym momencie możemy to trochę przenieść na zachowanie w domu, że rodzic też powinien być nauczycielem, też ma być autorytetem dla dzieci. Absolutnie tak. Ja myślę, że każda starsza osoba, tak, starsza od dziecka powinna mieć autorytet, powinna umieć... Być traktowana z szacunkiem. Z szacunkiem, dokładnie. I tutaj nie możemy rozróżniać, czy to rodzic, czy nauczyciel. No babcia, tak, dziadek. No, często spotykamy się z takimi sytuacjami, że to bezstresowe wychowanie jest serwowane przez dziadków babcie. No i no cóż, nie będę bronił tutaj, tak, tych starszych osób, no to jest krzywdzące dla dziecka. Dziecko nie zna granic, a nawet jeżeli zna granice postawione przez rodziców, to dziadkowie prezentują coś innego. Musi być spójny jakby system, tak? Dziadek, babcia, nauczyciel, tata, mama, starszy brat też. Myślę, że każdy musi pokazywać, tak? Tą granicę, ten autorytet musi mieć i walczyć o niego. A co zrobić, jeśli serce przewyższa nam ten rozum, kiedy chcemy spełnić dziecka wszystkie marzenia? Gdzie szukać pomocy, jeśli dziecko wchodzi nam na głowę? No właśnie, bo z jednej strony chcemy być najlepszym rodzicem, tak? A z drugiej strony no, musimy pamiętać, że mimo wszystko są jakieś zasady, są jakieś granice, których powinien każdy rozsądny rodzic mimo wszystko się trzymać. No dokładnie, no ja myślę, że rozwój człowieka nie idzie tylko w kierunku emocji, tak? To jest też rozwój poznawczy, to jest rozwój jakby
wiedzy dotyczącej norm społecznych, tak? Ja myślę, że tutaj emocje, jakby ukierunkowany rozwój na emocje, tego nam nie zapewni. Nie zapewni nam znajomości reguł społecznych. A to jest bardzo istotne, bo dziecko nie znające reguł, wychodzące z domu i nie szanujące osób dorosłych, nie słuchające, to jest dziecko, które będzie miało problemy. Więc pamiętajmy jako rodzice o tym, że no, wychowując bezstresowo, kładąc nacisk tylko i wyłącznie na emocje, no robimy krzywdę dziecku tak de facto, bo jest nieprzystosowane do życia w społeczeństwie. Czyli uważa Pan, że możemy dać dziecku klapsa, kiedy taka sytuacja się zdarzy, że wchodzi nam na głowę, że nie daje nam żyć? Zasady i karanie tak, ale nigdy za pomocą klapsów, tak? Ja myślę, że akurat słusznie poruszyłyście Panie ten temat, bo jest naprawdę na rzeczy. Do mnie przychodzą rodzice i mówią, jesteśmy bezradni, tak? Już nie mamy jakby sposobu na to, żeby nasze dziecko spacyfikować, więc stosujemy klapsy, ale my tego nie chcemy. Taki dysonans, taka rozbieżność pomiędzy tym, czego chcemy, a co robimy, jakby powoduje, że ci rodzice przychodzą i pytają, czy to jest to. No mówię, że to nie jest to. Klaps nie jest absolutnie sposobem. Ja gwarantuję rodzicom, wszystkim, którzy tutaj jesteśmy, tak, że jest mnóstwo sposobów dla każdego dziecka, żeby osiągnąć posłów. Ale ewidentnie to czym możemy zastąpić klapsu? Tego klapsa, niechcianego klapsa? Każde dziecko jest inne, tak jak mówiłem na początku, i do każdego dziecka inaczej należy podejść. Więc Inny klucz. Ja myślę, że spokojnie. Jeżeli, może takie porównanie, tak? Jeżeli nam się psuje telewizor, to czy my uderzamy w ten telewizor, próbujemy sami go naprawić? Oj, sam tacy. Sam tacy, ale czy ten telewizor lepiej działa? No nie działa. Zanosimy ten telewizor do specjalisty, naprawia go specjalista i mówi nam, czego nie robić, ewentualnie co robić z tym telewizorem, żeby się nie zepsuł. I działa, tak? A z dziećmi co? No uderzamy dziecko i kurczę, nie działa, ciągle nie działa, tak? Przepraszam za zwrot, ale ciągle jest coś nie tak. Musi być specjalista w takim momencie, mógłby być specjalista w takim momencie, który rodzicom doradzi, co robić, czego nie robić i indywidualnie dostosuje, tak? Sposób podejścia do dziecka do konkretnej sytuacji. To ja wobec tego przypomnę Anię z Zielonego Wzgórza. Jako nauczycielka miała problem z małym, niesubordynowanym właśnie chłopcem i poradziła sobie z nim dopiero, gdy dała mu porządne lanie. No i właśnie wtedy uczeń zaczął ją szanować, a nawet uwielbiać. I czy jest tu prawda psychologiczna? Czy podporządkowanie się dzięki klapsowi absolutnie jest możliwe, tak? Dziecko, które dostanie klapsa, no, jest takim, jest ogłuszone, tak? Szczególnie po raz pierwszy, prawda? Dokładnie, jest poruszone i to rodzice często mylą to, tak? Kurczę, podporządkowało się, kurczę, słucha mnie, tak? Absolutnie nie. Ja gwarantuję. No, zresztą zadajmy sobie pytanie, czy dziecko nam odda? No, sądzę, że w większości przypadków dziecko nam nie odda, tak? Więc takie podporządkowanie jest bardzo pozorne. Ale tutaj właśnie zwrócił Pan uwagę na to, że dziecko miałoby nam oddać. Czy jest taka możliwość, że faktycznie jeśli stosujemy te kary cielesne dość często, to czy dziecko za jakiś czas będzie tak samo nas traktowało? Coś mi się nie podoba, bam! No to już mówiliśmy o uczeniu dziecka, tak? Różnych rzeczy i myślę, że to jest jakby element tak uczenia dziecka. Ja Ci daję klapsa, bo jesteś niegrzeczny. Okej, okay, dziecko sobie myśli, ktoś jest niegrzeczny, dostaje klapsa. Rodzic jest niegrzeczny, bo nie chce czegoś dać, łup, klaps. Po pierwsze, agresja nie jest czymś, co jest wrodzone, tak? Tego się uczy, obserwuje się. Dziecko przede wszystkim uczy się za pomocą obserwacji. I myślę, że tu jest idealny przykład, ta agresja właśnie. Dziecko, które nie zetknęło się nigdy z agresją, ma mniejsze możliwości do tego, żeby ją zastosować. I pierwszym pytaniem, jakie ja zadaję rodzicom, którzy mają problemy z agresją dziecka, jest. Dajecie klapsy? No tak, no to... No halo, no macie, tak? Przepis na dziecko bijące, bijecie dziecko, tak? Czy rodzice powinni sugerować się poradnikami, książkami? Czy powinni je czytać i doskonalić się w ten sposób? Nikt nie broni, tak? Jakby, żeby czytać książki, ale też uważą na to, żeby tą wiedzę taką zgeneralizowaną stosować do naszego dziecka. Nasze dziecko, każde dziecko jest inne, tak? I może inaczej zareagować na takie metody, jakie są w książkach. Więc ja myślę, że książki okej. Okay. Być może teorie warto posiadać. Posiadać jak najbardziej. Myślę, że jest to wartościowe, ale też wesprzeć się kimś, kto w praktyce też miał okazję zetknąć się z tymi problemami i zobaczyć, jak te metody jakby zastosować, w którym momencie, kiedy nie. Czyli na przykład radzić się innych rodziców, innych mam, powiedzmy na spacerze w parku, tak? No ja mam akurat takie przykłady, które pokazują, że może nie do końca tak, bo faktycznie niektórzy rodzice doradzają, klepnij go, będzie spokój. Więc nie do końca to jest tak, że posłuchanie rodzica coś da. Ja myślę, że naprawdę specjalista od dzieci, tak? Ktoś, kto się dziećmi zajmuje na co dzień, ktoś, kto wiedzę ma taką akademicką, kto ma taką praktyczną, lepiej doradzi niż rodzic drugi. Bo mam naprawdę paru takich rodziców, którzy słuchają albo słuchali.
dziadków, przyjaciół, nie wyszli na tym najlepiej.